Witam Was, kochani, Vlogmas dzień trzeci, kontynuujemy. Póki nie jest tak, słuchajcie, ciemno na dworze, to Wam pokażę moje bombeczki i jeszcze raz choinkę w całej okazałości, jak wygląda ona tutaj. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes, and I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time. W zeszłym roku miałam właśnie te główne dodatki w złocie. I szkoda mi po prostu wydać tej spódnicy tak kompletnie. Więc wolę ją wysłać do siostry bądź mamy. Miałam do tego takie też ładne dekoracje. Gwiazdki. No i tutaj właśnie miałam taką kokardę złotą. I zaraz Wam pokażę, jak z tego można dolać, śpiewasz. O, ty kejka mi zrobiłeś, dziękuję. Mam zdmuchnąć świeczki? Dziękuję. Om, 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 om. A chciałeś coś zjeść? Może jesteś głodny? Pawełek. Pokażę Wam właśnie, jak ukręcać z tego. Ta nie jest aż tak szeroka jak ta, co kupiłam tutaj, ale jest bardziej twarda. Bardziej sztywna, ta jest tutaj miękka. Zaraz Wam pokażę, jak ja to wszystko robię. Więc zaczynamy. Dobra. To jest takiej średniej wielkości, ta cała kokarda. I ta nie ma tutaj żyłki, ale bardzo dobrze się taką układa. Ja zawsze, żeby zaczepić do gałęzi, to albo używam gałęzi, albo po prostu używam takiego, wiecie, takiego drucika, żeby stworzyć objętość,
musicie starać się dosyć głęboko włożyć to, na przykład nie na wierzchu, tylko właśnie głębiej w te gałęzie. Na przykład zrobimy, bo tutaj mam te dwie srebrne, tutaj chcę sobie przypiąć. Zakładam, słuchajcie, obwiązuję tą niteczką, bo po prostu jest łatwiej. I teraz po prostu biorę to tak, ona się haczy. Ja często jak robię tą kokardę... Happy birthday, Pawełek, happy birthday. One cake. One cake, tak, chcę cake. Chcę torcika. Aha, super. Teraz się dziecku przypomniało na wieczór, żeby ze mną... Możecie to zrobić praktycznie tak, ukręcić. I może to iść na dół. Ja na końcu zawsze... Muszę zjeść kejka, dzięki. Jak dobre. Ja zawsze to obcinam i później podparam troszeczkę, żeby się nie siepało. Ale czasami ludzie idą całym po prostu wałkiem. Jak uważacie, jak chcecie. Albo jak chcecie stworzyć inny efekt. Ja. To wtedy, gdziekolwiek to zginacie, sztywna kokarda ma to do siebie, że właśnie tak jakby to powiedzieć, ona przebacza. Czyli można ją obojętnie jak zakotwiczyć. Ważne, że podwójnie na przykład to zrobicie tak i idziecie dalej. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie. I na przykład następną robimy dla objętości. Albo tak, słuchajcie, albo tak, naprawdę jak Wam pasuje. Dlaczego lubię tą kokardę? Ona jest taka jak ta biała z tym błyskiem. I ona się układa bardzo dobrze. Szeroka i twarda. Tak uważam, że powinna... Tak, taka jest najlepsza. Dlaczego? Dlatego, że popatrzcie na tą, co kupiłam w tym roku. Ona jest miękka. Ona ma tutaj właśnie tą żyłkę. I pomyśleć by można było, że... O, będzie się lepiej układała. A nieprawda, bo czasami ułoży się, no teraz to akurat mam ułożone tak jak chciałam, ale czasami albo mi się za wąsko ułoży, albo za szeroko i wtedy mi się nie podoba, a ja jeżeli chodzi o układanie kokardy, to jestem bardzo wybredna. I tutaj, żeby specjalnie nie ucinać, a Wam pokazać, zobaczcie, to zakotwiczyłam się gdzieś tam, w sensie tylko zahaczyłam, tak wdusiłam tą kokardę, przeszłam dalej tu i dosłownie zakotwiczam się tylko praktycznie na początku i później biorę, a tu widzicie, nie wiem czy to widać, tutaj po prostu zagięłam gałązkę, żeby się tak troszeczkę przytrzymała to. I teraz albo robię tak, albo robię jak Wam pasuje. Po prostu biorę przepycham tak, wyciągam tutaj dla objętości i jadę dalej. Na przykład teraz sobie tak zrobię. Nawet nieźle by wyglądała, słuchajcie, aby ze złotym i srebrnym było, bo naprawdę to można jak komu się podoba. Tak jak powiedziałam, w zasadzie mogłaby być i ta biała, i srebrna ze złotą, bo się to absolutnie nie gryzie, a wygląda jeszcze pełniej. I ja widziałam w wielu domach amerykańskich tylko dekoracje praktycznie z kokardy i minimalna ilość bombek, która ja w sumie w tym roku też mam minimalną ilość, bo chciałam w sumie sobie dokupić już po świętach dekoracji w kolorze srebrnym.
Ja przecięłam te swoje wałki na bodajże 3 bądź 4 razy, bo tak akurat chciałam zakończyć, jak robiłam dekoracje w zeszłym roku, ale co roku wyrównuję to troszkę nożyczkami i na przykład jak zwijam z powrotem, to troszeczkę przypalam. Kokarda wygląda atrakcyjnie, dodaje objętości i mam nadzieję, moi drodzy, że troszeczkę Wam ten temat kokard przybliżyłam. Teraz jak ściągnęłam, słuchajcie, tą złotą, to mi to łyso. Nawet dobrze wyglądało. A teraz szybciutko przejrzałam dla Was strony internetowe. Tutaj w Stanach my kupujemy takie kokardy w sklepie Michaels, w Walmartie, właśnie w tym Hobby Lobby, gdzie są wszystkie praktycznie dekoracje na różne święta. W Polsce widziałam to, jak przejrzałam właśnie Allegro, myślę, że w pasmentarniach czy jakichś innych sklepach, które właśnie zajmują się tego typu sprawami, też można to będzie kupić. A tutaj jeszcze macie przykłady kilku choineczek z różnymi kokardami. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapki w górę, subskrypcja i podawajcie dalej, żeby kanał się rozrósł. Do zobaczenia jutro. Pa! I will keep you warm as soon as you remove that snow.